Cześć i siema, z tej strony Suert, gram dalej w Ghost of Tsushima. Złota świątynia, ulepszenia dla długiego łuku. To sobie robimy na początek. Co nam to zwiększa? Zdecydowanie obrażenia, szybkość naciągu, stabilność łuku i szybkość przeładowania. Nie. Te trzy rzeczy, obrażenia, szybkość naciągnięcia i stabilność. Kupujemy. Twoje strzały będą jak śmiercionośne sokoły. To super. Teraz się szybciutko przenosimy tutaj, spoczynek Tada Yoriego, chociaż może tutaj będzie nam stąd lepiej się dostać. Nie, dobra. Zaraz sobie zrobimy zadanie poboczne, może nawet dwa się uda. Tutaj też macie ukryty ołtarz, ja to pokazywałem, kiedy byliśmy przy spoczynku Tada Yoriego. Jesus, co za nazwa. Jak się ukłonię, to te kwiaty się wzbiją w powietrze. O, widzicie? To już tam nieistotne, ale takie ukryte ołtarze, one są gdzieś porozsiewane po całej okolicy. Stąd będziemy mieli bliżej. Trzeba się jeszcze stąd jakoś umiejętnie wydostać. Dobra. Pyk. Pyk. Idziemy dalej. Kurczę, robi się ciemno. Zawsze jak się udajemy na misję, to robi się ciemno. Ja tam wolę, jak jest pełnia dnia, wtedy wszystko ładnie, wyraźnie widać. Bierzmy konia. Tutaj mamy właśnie koło siebie dwa zadania poboczne. Zrobimy sobie na razie jedno z nich i zobaczymy. Za Tsushimę. Bazamo są ludzie, którzy chcą walczyć z Mongołami, nie są samurajami i będą jedynie niepotrzebnie się narażać. Powinienem ich odnaleźć. Nie ma dużych nagród za te misje poboczne, no ale zawsze jakieś tutaj 10 lnu na przykład powinniśmy dostać, to się też przydaje. Przyleci z nami ptak. Co tutaj mamy? Mamy Mongołów. O, to na koniu. Ach, nie mam strzał. O, skubańcu. Postawa kamienia. No właśnie. Potężne są te ciosy, potężne. Kurczę, mamy już ten pasek zdrowia, mamy już ten hard ducha. Teraz sobie zrobimy postawę wody na tarczownika. Ja pierdzielę. Nie mają szans, chłopaki. Nie mają szans. Czego oni tu pilnowali? W sumie nie wiadomo. Ale widać jakieś trupy. Ptak nas prowadzi do tego zadania. Już nie będę brał konia. Szukając spoczynku Tada Yoriego, byliśmy w tej miejscówce, byliśmy w tej lokacji. No właśnie. Porozmawiaj z kobietą w gospodzie Azamo. Mamy ją, jakaś wojowniczka. Mój panie, czy też przybyłeś pomóc lidze Azamo? Nic o niej nie słyszałem. To farmerzy i rybacy. Walczą razem przeciw Mongołom. Przybyłam za Riakę, aby ich szkolić. Podziwiam tę odwagę. Jak idzie trening? Mieli się tu ze mną spotkać kilka godzin temu. Miałam właśnie iść ich szukać. Pojadę z tobą. Za Tsushimę. Ruszamy za kobietą. Ich dowódcy mieszkają na farmie nieopodal. Będą wiedzieć, gdzie stacjonuje oddział. Czekajcie, czekajcie, czy tutaj nie pokazało mi stojak bambusowy wariakę? Czy to dobrze byłoby sobie coś takiego zaliczyć najpierw? Wróć do sojusznika, zaraz do niej wrócę. Tak się trochę rozpędziłem z tym zadaniem. Rzeczywiście, mamy stojak bambusowy. A spróbujemy. L1, dwa krzyżyki.
To jest proste. Tu będzie gorzej. 4 krzyżyki. Poszło. No i zostaje nam 7 bambusów do przecięcia. 4 krzyżyki, ale 1 kwadrat. Znowu nie. To się, kurde, będzie ciągło. Jest! Nawet wyszło. Coraz jestem lepszy. Jeszcze jeden stojak. Zwiększy nam się hard ducha. No kurde, blade. Rewelacja. Przeczołgaj się, nic się nie przeczołgaj. Tak za nią pognałem, a nawet tutaj nie posprawdzałem. Ale chyba nic tu nie ma. Wracamy do naszej sojuszniczki. Teraz możemy ruszać, moja droga. Poćwiczyłem. Jako dziecko pragnęłam zostać samurajem. Teraz towarzyszę mu w podróży. Ale umiesz walczyć i dobrze jeździsz. Moja wioska była bezustannie rabowana przez piratów na wybrzeżu. Zabili moich rodziców, gdy byłam mała. Nauczyłam się bronić. Mam nadzieję, że moje umiejętności pomogą innym potrzebującym. Nie różnisz się bardzo od samuraja. Coś się tam pali. Chata! No to mamy to. Pomści ludzi. Zabijmy ich. Pomści ludzi z płonącej chaty z przyjemnością. Dobra, zmiana postawy. Leczmy się. Rozkubańcy. No. O, mają łucznika. Jak się nadziera. Jeszcze ktoś? To ludzie, z którymi miałam się spotkać. Skoro Mongołowie ich znaleźli, mogli też dopaść główny oddział. Mogłam przyjść wcześniej. Możemy ich jeszcze ostrzec. Słyszysz? Mogli znaleźć główny oddział. Musimy im pomóc. Szybciej, panie! Czekaj! No, ta pognała raz, dwa. Dobra, ruszajmy za nią. Sporo walki. Te misje poboczne to zazwyczaj jest dużo walki. Czasem skradanie, ale jednak co walka, to walka. Oj. Za późno! Wszędzie się spóźniamy. Wszystkich nie ocalimy. Więc pomszczę poległych! Przed bitwą samuraj zachowuje spokój. Czekaj! Narwana babeczka. Pokonaj Mongołów. No oczywiście, że tak. Mamy tarczownika. To nie jednego. Skoro już używamy postawy wody, to wykończmy tarczowniku. Ale wpadłem prawie w ogień. Są słabi. Pięknie poszło. Parowanie też wyśmienite. Kurde, naprawdę. Sam jestem w szoku. Nabrałem tutaj niezłe już wprawy. Kurde. Krótki łuk weźmy. Dobra, ale on też zgarnął. Musiałem wziąć krótki łuk, bo nie miałem już strzał do długiego. Ciężka strzała, dobra. Teraz już można wybrać długi łuk. Ten jeszcze żyje. Bomba dymna, to mamy na maksa. Co oni tu jeszcze posiadają? Kunai. Nie wykorzystałem. Porozmawiaj z kobietą. Co ona już odeszła stąd?
Jezus, szybka naprawdę jest babeczka. Nic tu chyba nie znajdę. Nic tu nie widzę. Pogadamy z nią. Nie płacz, kobito. Udało się. Jeszcze coś tutaj mi mignęło. Dobra. Jesteś zdolna, ale nieomal zginęłaś przez brawurę. Mongołowie nie napawają cię gniewem? Najważniejszą bronią samuraja jest on sam. Gdy stracisz kontrolę, ryzykujesz porażkę. Rozumiem. Muszę wrócić do domu. Opanować swoje emocje. Walcz dalej. Potrzebujemy takich jak ty. Ale zapamiętaj też te lekcje. Tak, mój panie. Zadanie wykonane. No mają klimacik te zadania, zwłaszcza te tutaj takie wstawki tego typu. No prawie punkt techniki. Ale len mamy. Talizman skradania się. Wrogowie przestaną cię szukać o 40% wcześniej. Ha, ha. Ajajajajaj, tych talizmanów naprawdę się tutaj nazbierało. Broń ducha, zwiększono 15 hartu ducha. Dobra. Te co mam to na razie zostawiam. Opowieści Tsushimy, co zaginiona na morzu, to nam się pojawiło jakieś kolejne zadanie, gdzieś tam z kimś musiałem porozmawiać. Teraz zobaczmy sobie tak. To jest ten stojak bambusowy wariakę. Dobra, jeszcze nie mogę. Nowy dar dostępny. Nie muszę przytrzymywać opcji, aby zobaczyć nowy dar. Tutaj minęliśmy tą jedną wioskę. Odbierzmy sobie dar. Zobaczymy, co to jest. Potem się przeniesiemy z powrotem do tego stojaka bambusowego i rozpoczniemy kolejną misję poboczną. Ten ptak mnie tutaj nęci cały czas. Nigdy tego nikomu nie mówiłem. Gdzie on chce mnie, kurde, doprowadzić? Ewidentnie mnie doprowadził, kurczę, tutaj do tej świątyni. No właśnie, co on tutaj chce mi przekazać? Kurczę, tu nawet nie mogę wejść do tego miejsca, co ciekawe. Może w dzień to jest otwarte. Cholewcia, no. Dobra, pal licho na razie z tym. Mieliśmy przyjść po dar, to odbierajmy dar. Ale już wiem, że coś tam jest w tym głównym budynku. Zapasy 100. Sporo. To dobry dar. Wartość sake. Mongołowie atakują warzelnię sake Kiwazamo. Tu ulubiona wytwórnia całej Tsushimy, włącznie ze mną. Nie pozwolę Mongołom jej ograbić. No nie, nigdy w życiu nie pozwolimy na to Mongołom. Dlatego wybierzemy się tutaj, bo będzie szybciej. Mongolskie psy strażnicze mają wyczulony węch i tyle. Szkoda, kurczę, bo nie da się przeczytać. Co mi z tym? Język mi się plącze. Nie da się przeczytać tych wszystkich wskazówek. Szybko dosyć te plansze przebiegają. Porozmawiaj z kobietą. Znowu kobieta. Znowu kolejna wojowniczka albo pijaczka. Skoro warzelnia sake. Mamy ją. No dawaj, co masz do przekazania? Wszystko w porządku? Zechcesz napić się ze mną herbaty? Jak to? Ale czy to nie słynna wytwórnia sake Wazamo? Proszę, tędy. Wartość sake. Idą nam te misje poboczne, idą. Szybko je się robi. Prowadź, kobito.
Podążaj za Ki. Dzwonek wieczny, mamy Maxa. Wybacz, panie, nie mogłam tam swobodnie mówić. Mongołowie mogli słuchać. Są tu Mongołowie? Wypijają nam zapasy. Nie dziwię im się. Sake Ki jest dumą Tsushimy. Nie to, co te mongolskie szczyny. Chyba mleko klaczy. A co za różnica? Kiedy wracają? Niebawem. Schowajcie się wszyscy. Zajmę się nimi. Znajdź odpowiednie miejsce na zasadzkę. Muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Ludzie, chodź. Dobra, na pewno nie w tej chacie. Za wytwórnię i się tam przyczaić. Nasz przyjaciel ustali z Mongolami nasze warunki współpracy. Wszyscy, widzę, tam podążają. Ale jeszcze sobie tutaj zobaczę, czy jest coś do zebrania, coś do wzięcia. Nie, gdzieś ty mi w las, baranie. To miałeś zabrać len. Len, może coś jeszcze? Zapasy jak najbardziej. Kurde, je się zbiera naprawdę powoli. Więcej powinno być takich darów z tymi zapasami. To co, wykończymy Mongołów. O, ale się schował. Pokonaj Mongołów. Długi łuk, wybuchowa strzała, czemu nie? Nie wiem, czy ja chcę tutaj wielce... No właśnie. Skradać to ja się nie będę, on mnie zobaczył, czy nie? Niech to kolejni. Dobra, to czekamy na kolejnych. O, w mordę. Ach, tu słabo widzę. Wiesz tą skórę? Gdzieś tam był łucznik, o właśnie. Ja wam, kurde, dam zabawę tutaj. Oj! Dobra. Co by mi łucznik nie przeszkadzał. Ach ty! Ale ich tu jest! Jeszcze ktoś mi tu strzela. Kolejny. Pacjent. Jest ich trochę tu. Ja pierdziule. Tego mogę dobić. Wspaniale. Dziękuję. Dziękuję. Staram się jak mogę. Zobaczymy, co oni tu jeszcze mają ze sobą. Dobra, wszystko mamy. Możemy porozmawiać z babeczką. Mongołowie tu przyjdą, gdy ich ludzie nie wrócą. Zostaniesz? Opijesz się sake do woli. Wszystko na nasz koszt. Będziecie musieli się przenieść. Idźcie do Złotej Świątyni Wariake. Znajdziecie tam schronienie. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie, że nas wyzwoliłeś. Dziękujemy ci, Jinie Sakai. Wartość sake, misja została zakończona. Fajne te poboczne. Fajne, bo krótkie i się w nich dzieje.
cały czas. Mamy punkt techniki. Punkt techniki i talizman hartu. Ducha talizman, który jest zwiększony o 15% przyrost hartu ducha. My już mamy taki. Dobra, na razie sobie to odpuścimy. Co tu jeszcze? Wszystko, wszystko. Punkty techniki, punkt techniki. Postawa kamienia, w to inwestujemy teraz. Zwiększ obrażenia wywołujące oszołomienie u szermierzy od wszystkich ataków z postawy kamienia. Kolejną postawę sobie wymaksujemy. Jeszcze zerkniemy może na mapę. Tutaj już wszystko porobione. Został nam jeden obóz Mongołów. Tutaj mamy jakiś znaczek zapytania. Tu mamy jeszcze jakąś misję poboczną. Puste kosze. Kurczę, bo porobię te misje, potem nie będzie co streamować. Czekajcie, zerknijmy. Tutaj wszystko raczej zrobione. Spoczynek Shigenoriego, ok. Tutaj mam jakiś znaczek zapytania. Można by sobie zrobić jeszcze ewentualnie to puste kosze. Szybka podróż jest niedostępna. Chwilę muszę odczekać. O, teraz wydaje mi się, że już powinna być szybka podróż dostępna. Zaraz sobie zobaczymy. Tak jest. Zrobimy jeszcze te puste kosze. Bandyci kradną jedzenie mieszkańcom Cucu. Jeśli nie powstrzymam przestępców, ludzie wkrótce zaczną głodować. Mamy kupca, mamy trapera. Udało ci się na coś zapolować? Czy mi się udało na coś zapolować? Ostatnio nie. Tylko złodziej. Co jedynie na Mongołów, ale traper raczej myślał o dzikiej zwierzynie. Tutaj coś będzie przy tej chacie. Oho, słychać jak ktoś płacze. Zabrali wszystko. Co się stało? Bandyci, panie, zabrali jedzenie. Do ostatniego okruszka. Wiesz, dokąd poszli? Północny wschód, w lasy. Jeśli ich znajdę, pożałują, że cię okradli. Nie rób im krzywdy. Zmusiła ich do tego sytuacja. Postaram się. Nie rób im krzywdy, zabrali jej żarcie, ona jeszcze ich broni. Puste kosze, misja uruchomiona. Rzeczywiście puste kosze. 120 metrów. Momento, może ta babeczka coś chowa. Jak oni jej mogli zabrać jedzenie, to ja jej mogę zabrać na przykład zapasy, jak tu jakieś są. O właśnie. Pędzlujemy ją z zapasów. Wszystko, co jej zostało, to już jej zabrałem doszczętnie. To już nie ma ani jedzenia, ani zapasów. Idziemy do bandytów. Udaj się do lasu na północnym wschodzie. Mamy ten las. Widzę, że trzeba będzie poszukać śladów bandziorów. No raczej. Odszukaj bandytów. No i weź, odszukaj bandytów. Ha! Weź, kurczę, odszukaj bandytów. Mam jakiś większy chyba teren do przeszukania. No może niekoniecznie większy, ale jakiś tam jest. Chyba ich widzę. Wstawać do walki. Bandyto. Tak jest. Wejdź do lasu 20 metrów. No chyba już nie muszę wchodzić do lasu. Weźmy sobie postawę kamienia. O kurde, dobra, teraz to jest. Ach, ten przynajmniej mówi naszym językiem.
Oż ty gnoju. Nie potraktowałeś. Ja pierniczek go przebił. Nie bawimy się, nie bawimy się z nimi. Jak możemy skracać ich męki, to skracamy. Odszukaj jedzenie. Nie rób im krzywdy, miałem im nie robić krzywdy. Ha, to może powinienem ich rzeczywiście oszczędzić się tu, przekraść pożarcie. Trudno. No, bierz to żarcie. Ryż, skradziona strawa. Kluczowe przedmioty, wow. Niewielka porcja ryżu, część została już zjedzona. Zwróć ryż kobiecie. Jezus, to cała misja? Pewnie nas opierdzieli, żeśmy ich zabili. Chyba, że będziemy mogli ściemnić. Ruszamy, Kage! Ruszamy, Kage, oddać jej ten ryż, który jej jeszcze pozostał. Obrobiliśmy ją z zapasów, więc chociaż oddajmy jej ten ryż. Widać, że nasz tutaj samuraj, on nie potrzebuje jeść. Ale ona jak najbardziej tak. O, chyba, że ktoś ją tu znowu jeszcze zaatakował. Kobieto, proszę. Panie, wróciłeś. Mam jedzenie. Ryż, nie pamiętam, kiedy go ostatnio jadłam. Mówiłaś, że ci go skradziono. Proszę, wybacz mi. Kłamałaś. Bandyci nie zasługują na jedzenie w takich czasach. Poza tym prosiłam, byś nie robił im krzywdy. Nie dali mi wyboru. Och, przykro mi. Nie powinnaś kłamać. Przecież bym ci pomógł. Nigdy już tego nie zrobię. Przysięgam. Ot, babeczka, no. Puste kosze zadali zaliczone. Co za babsko. Ajajajajaj, prawie punkt techniki się pojawił. Pewnie kolejne zadanie już będziemy mieli. Talizman odporności. Jesus, ile tych talizmanów nazbierałem. W niewielkim stopniu zmniejsza otrzymywane obrażenia. Nie chcę na razie go zmieniać. Tu za mało miejsc na te wszystkie talizmany. U kupca nie kojarzę, żeby mógł czy trapera sprzedawać takie talizmany. W sumie szkoda, bo na cholerę mi tego tyle złomu. Nie wiem, na cholerę, nie wiem. Dobra, tutaj się zatrzymamy. Tu widzę, będziemy mieli znaczek zapytania, kapliczkę, kolejny znaczek zapytania i obóz tutaj jest Mongołów, utracony posterunek. Trzeba zacząć robić te posterunki terytoria Mongołów. W tym odcinku to wszystko, moi drodzy. Parę misji poszło do przodu. Do zobaczenia, cześć!